Dziś prawdziwa gratka i wyjątkowa okazja dla fanów jazzu, saksofonu i muzyki etnicznej. Pomianowska i Kinior na Smoku Dwugłowym to jeden z najbardziej niezwykłych projektów muzycznych na początku 2014 roku. Azja jakby w dziwny sposób nakierowała mnie na moje własne korzenie. To znaczy w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, tak naprawdę zajmuję się całym światem muzycznym na zewnątrz, a skąd ja pochodzę, jakie są moje korzenie. Czyli takie pytanie o własną tożsamość. I to spowodowało, że w latach 90. zajęłam się rzeczywiście muzyką, głównie ludową i folkową. Ja sięgnęłam do korzeni, zrekonstruowałam kilka instrumentów polskich zaginionych. Też na bazie, co dziwne, doświadczeń azjatyckich, właśnie moich, ponieważ pewne techniki gry, które przetrwały w dalekich krajach azjatyckich, były znane w dawnych czasach w Polsce i okazało się, że zaginęły, a bardzo wiele wspólnego z tymi azjatyckimi, szczególnie smyczkowymi instrumentami. Troszeczkę jestem młodym, powiedziałem, takim wizjonerem i osobą, która stara się połączyć wszystkie te nowoczesne brzmienia z czymkolwiek tak naprawdę, czyli zawsze się przekładam na naszą relację. I właśnie ja takiego terminu używam, który jest, no, przydaje mi się, to jest termin flap, który właściwie można długo rozmawiać, co to jest. Niemniej jednak połączenie brzmienia komputerowego, które w tej chwili jest na początku dzielnym, powiedziałbym, z dźwiękami live, to jest to, czym się absolutnie fascynuje. Efektem współpracy artystów jest album Smok Dwugłowy. To płyta pozbawiona kontekstu kulturowego, emocjonalna i ekspresyjna. Fani Marii Pomianowskiej znajdą na niej kilka dobrze znanych piosenek ludowych, lecz w zupełnie nowej odsłonie. Wielbiciele saksofonu Kiniora odkryją jego przestrzenne, głębokie interpretacje muzyczne, a także nowe utwory. Bardzo dużo emocji, dlatego że nie można zgodnie pracować bez emocji, bo jesteśmy rzeczywiście emocjonalnymi. Jesteśmy dwoma smokami, tak? Dokładnie. Jednym smokiem z dwoma głowami. Ale tak, są te dyskusje rzeczywiście gorące, z tym, że one są bardzo życzliwe, znaczy nie ma żadnej agresji. Jeżeli się przekonujemy o czymś, to dlatego, że chcemy się przekonać do dobra muzyki. Mamy wspaniały jeden cel wspólny, co to mnie bardzo odpowiada, że nam zależy na dobrej muzyce, to znaczy na tym, co nam się wydaje, że jest dobrą muzyką, przekazem dobrej publiczności. Gramy bardzo swobodnie muzykę improwizowaną w tym wypadku, ale też jesteśmy po prostu wyedukowanymi muzykami. W związku z tym nie musimy tutaj udawać, że gramy z podkładami czy z playbackami z tego powodu, że nie umiemy grać i się podpieramy, tylko to jest nasz świadomy wybór jako nowy absolutnie przekaz. Ponadto jesteśmy troszeczkę jakoś tam związani z takim nurtem hipisowskim, w tym znaczeniu sensownym, bo teraz to może inaczej brzmi, czyli społecznikami jesteśmy ciągle. I na przykład ja odpoczywam przy aktywności Marysi, ona przy mojej i to jest fajne, bo nikogo nie ciągnie. Tak naprawdę to my fajnie funkcjonujemy, kiedy chcemy, to odpoczywamy i to jest wyjątkowy dar. Ja się zastanawiam, dlaczego tak powiedzieć, że się są spotkali, że czasem idziemy dokładnie równolegle tą samą drogą. I to jest fantastyczne. Zapraszam serdecznie mieszkańców Ursusa do naszego klubu. Jesteście sąsiedzką dzielnicą, z dzielnicą Wola. Wpadajcie zawsze, śledźcie naszą stronę. Tak cyklicznie raz w miesiącu, a może częściej, w progresji będą odbywały się koncerty ekstrajazzowe. Dzięki wielu znajomościom i wielu przyjaciołom te koncerty, mam nadzieję, że będą udane dla mieszkańców Warszawy i Ursusa.